Siemanko, siemanko, witam was serdecznie w omówieniu drugiej talii w nowym sezonie. Jeśli niektórzy z was troszkę się zawiodą, bo ponownie mamy Skellige, to wybaczcie, ale wpadła w moje ręce naprawdę cudowna, niesamowita, oryginalna talia stworzona przez Moshcrafta, dla którego tutaj kredyty za te skillsy deckbuildingowe. Tym deczkiem posługiwało mi się najprzyjemniej w obecnym sezonie, no i też najskuteczniej, bo zrobiłem nim 7-3 na najwyższej randze. Mamy tutaj po prostu bestialski deck. Nie wiem, czy dało się więcej tych unikalnych bestii tutaj upchać, bo zobaczmy, my tu praktycznie nie mamy, no w ogóle nie mamy duplikatów. Każda bestia to jest inna karta, przez co Flaminika na finiszu wchodzi jeszcze lepiej niż w tamtym poprzednim deku. Jest to po prostu niesamowite. Mamy tutaj, poza tym, że Flaminika jest niezłym finisherem, no to często świetnie wchodzi nam tutaj także mentor szkoły niedźwiedzia, a także olbrzymi dzik. Tak, gramy tu takimi karciochami. Raz miałem sytuację, gdzie kolejno olbrzymi dzik wszedł mi za 18, później za 18 wszedł mi mentor i jeszcze za 18 weszło mi Flaminika. Gościu tam miał Sirocco na jedną z tych kart, no ale z kolei z następnym już sobie nie poradził i po prostu punktowo go zmiażdżyliśmy. Jest to deck z Nekerem i z Kompasem. Z nowych kart mamy tutaj chociaż tą Kelpie, tak, bo poza tym no i zreworkowana Flaminika, nie wiem, czy można, no nie jest to nowa karta, ale na pewno teraz jej zastosowanie jest o wiele lepsze niż w poprzedniej wersji, a poza tym mnóstwo tych bestii, no przeważnie staramy się większość z tych cienkich bestii tak wymieniać w fazie mulliganu, ale wiem, że taka wiewiórka może się niezwykle tutaj przydawać w obecnych realiach. Jest też jeden morski wysłannik, możecie rozważyć tutaj wrzucenie jeszcze jednego zamiast na przykład, myślę, że mógłby tu przyfitować na przykład zamiast Derana, chociaż Deran często też przydaje się, to jego odchudzenie z jednej karty, żebyśmy po prostu ustawili sobie odpowiednio kompas, bo na początku zdarzało mi się grać Derana na bliskie starcie, co później owocowało tym, że no na przykład zabrakło tego jednego odchudzenia, tak aby kompas mi sprawnie działał, no i zacząłem Derana dawać na daleki zasięg. Dawałem tam byle jaką kartę najsłabszą na cmentarz i po prostu wszystko działało. Olbrzymi dzik czasem może także na bliskim starciu wzmocnić się ładnie o ilość odniesionych obrażeń przez daną jednostkę, no ale to by musiała być naprawdę jakaś duża jednostka, chyba żeby zbili, nie wiem, wściekłego niedźwiedzia do jedynki. Wiadomo, że za 6 prowizji to nawet dyszka będzie tutaj fajna, ale olbrzymi dzik często wchodzi za lekko ponad, za lekko paręnaście punktów. Mentora szkoły niedźwiedzia fajnie gra się także oczywiście z Herncadłuch, które to Herncadłuch prawdopodobnie będziemy zagrywać, znaczy na pewno będziemy zagrywać z Nekera, no bo jest to nasz jedyny tutaj artefakt. Płotka jest bestią, Aguara jest bestią, Hydaver, słuchajcie, do tego jeszcze olbrzymi dzik, morski wysłannik, wściekły niedźwiedź, niedźwiedź, mała harfra, zdziczały niedźwiedź, wiewiórka i mewa. Niesamowita ilość unikalnych bestii, no coś wspaniałego. Ja często robiłem taki manewr, że nawet zdarzało mi się w R2 grać Flaminikę, a później w R3 grać ją po prostu jeszcze z Fukusi, z Kompasu, co też robiło niesamowite punkty. Mamy tutaj kombinację, troszkę jest tego deszczu, tak, bo jest wyznawca Meluzyny, jest ten Kelpie, mamy także Skelgiski Sztorm, więc morski wysłannik ma tu jakiś potencjał. Ja często, jeśli rywal miał tam już 5 jednostek, czy no, oczywiście im więcej, tym lepiej, w jednym rzędzie, no to grałem ten Skelgiski Sztorm. On jest tutaj, on tworzy sztorm na dwie tury i w drugiej turze dorzucałem od razu morskiego wysłannika. Być może w drugim rzędzie od rywala panował jeszcze jakiś deszcz tam z wyznawcy Meluzyny czy Skelpiego, a w tym jeszcze innym rzędzie był właśnie, pozostała jeszcze ta jedna tura sztormu, przez co morski wysłannik, gdy wchodził, od razu po końcu naszej tury ten sztorm się uaktywniał i morski wysłannik wzmacniał się o potężne punkty, więc przynajmniej na pewno raz zdążyłem z niego skorzystać. No i był już naprawdę wysoko oceniony, przez co cięższym był celem do zdjęcia przez rywala. No a jeśli chciałby użyć na niego jakiś toll removal, no to co wtedy zostanie mu na upadłą Flaminikę czy innego wysokiego, olbrzymiego dzika. Naprawdę super mi się tym deckiem pyka. No i mogę wam polecić, no może troszkę szkoda, że drugi raz Skellige, tak, z rzędu, ale myślę, że naprawdę chciałem wam tutaj ten deck pokazać, polecić od Moshcrafta, bo jest naprawdę świetny i przyjemnie mi się bardzo nie grało. No i co za tym idzie, skuteczny, tak? Mamy tutaj ojcobójczą furię, co ciekawe. Ja często robiłem tak, że dorzucałem nawet te opętane syrenki do rzędu, w którym będzie panował sztorm, no bo przecież
nie dość, że zbijemy mu te punkty, które teoretycznie mu dajemy, no to jeszcze więcej, o więcej punktów wzmocni się morski wysłannik. Czasem jedną syrenę można stworzyć w rzędzie, gdzie po prostu jest jedna jednostka. Chcemy sobie stworzyć na przykład deszcz, a czasem po prostu tworzymy sobie te syreny. Pamiętajmy, że one są rannymi jednostkami, więc jeśli użyjemy całego lidera, no to są to dodatkowe, jest to dodatkowe kilka punktów dla olbrzymiego dzika, czy właśnie mentora szkoły niedźwiedzia. No i wiemy sami, że Arniolf sam w sobie stanowi o naprawdę wysokich punktach. Tyle ode mnie, jak macie jakiś plan, kawalcie, śmiało, no powiem szczerze, że ubaw miałem mocny, mówię wam, 7-3 na tym proranku i naprawdę cieszę się, że takim deczkiem można sobie tutaj śmiało poczynać. Oczywiście mamy także Axela, który też jest pewnie spoko targetem pod Fukusję, no ale tych celów mamy tutaj kilka, na przykład tak samo morski wysłannik, zrobimy też wiele tur deszczu, jeśli go sobie wskrzesimy z Fukusji, no bo głównie Fukusję gramy z kompasu, no chyba, że jest okazja, żeby typa ogarnąć jakoś tam z Kambi, co nie? Dawajcie znać w komentarzu, jak się bawicie w obecnym sezonie. Następny deczek prawdopodobnie testowałem też niezły Nilfgaard, ale po prostu nie miałem kiedy go nagrać teraz. Nagrywam dla was ten deck, tak naprawdę mam jeszcze godzinkę do 8-godzinnego streama. Jak wiecie lub nie, stream przedłużany naprawdę przeszedł najśmielsze oczekiwania. Przedłużył się niemalże o dwukrotność regulaminowego, że tak powiem, czasu, przez co ja teraz, no nie mogłem za jednym ciągiem zrobić tam 40 czy iluś godzin, po prostu dbając o swoją kondycję fizyczną i psychiczną jako tako, więc rozłożyłem to na kolejne streamy. 3 godziny przeważnie robię streamki, pododawałem ten czas do siebie i wyszło nam, że od poniedziałku do środy, czyli już od dzisiaj, od 16 do 24 będziemy robili streamy 8-godzinne, tak, z jedną przerwą, także pogwintujemy sobie na maksa. Wpadajcie na Twitcha, macie link w opisie filmu. 3 dni z rzędu, 8-godzinne streamy, tylko w środę chyba o 17 zaczniemy, bo wcześniej umówiłem się z bratem na kręgle, także pozdrawiam serdecznie, wbijajcie na Twitcha. No a my widzimy się na gierkach rankingowych. Polecam wam ten bestialski deczek z Skellige od Mushcrafta. To byłbym skłonny rozważyć ją pozytywnie. Masz za niską rangę chwilowo, Jaronek. Drakar przebojowy. Znowu szturm. To się pozmieniało w tym patchu? Nie no, błagam cię, nie mów, że to nadal będzie topowy deck, stary. Ojejku. Nie wkurwiaj mnie. Może i średnio, za to nie za dobrze. Może i szturm jest. Czekaj. Nie chcę tego spalić. Dobra, nieważne, ale uwielbiam te takie, wiesz. Szturm potężny nerw? Tak, tak. Giga nerw. No ta, może sobie do Regaraja pozwolić, bo i tak ma tyle obrażeń, że będzie zdmuchiwał jakieś inne moje argumenty, pewnie mocne. No dobra. Ja ci dam rybi oddech, ty pieprzy. Tak, szturm niegrywalny. Kompletnie. No, a tak... Co, chcecie się coś ten? Dobra, co, lecimy do porażki czy nie? No, gorzej jak będzie już w tym meczu nastąpi. No, ale co tam?
Tam Ewa jak tam darła japę, ty. Dobra, chyba się złamie tą harfą, bo przynajmniej deszczu trochę zrobię. Kataklizm tylko w wyznawcę uderzy. Miałem 0 punktów w sobie zaraz, ale... Ale okej. Żartowałem, bo mewy przyszły. O czym zapomniałem po prostu. Ty zbuju! Ty zbuju! Spasował, widzisz? No dobra, nie? Okej. Dobrze, podkaż do tego rzędu. No nic, to dzikus, nie? Morski zresztą. Aha, jeszcze pies. No tak. No nie wiem, kurde. Długa runda z nimi. W sumie trochę lipa, bo... jest słabsza flaminika. Jak R2 nie pogram. Ale w karcie tego nie mogę chyba robić. A, w sumie spoko, że ją zagrałem, nie? Patrzcie to. To by Axela nie było, albo... Nie, dobra, byłby z dekretu, ten by był z Neckera. Już kto wie, jakby się te wtasowały, nie? No dobra, no to tasujemy. Zdarzają ci ludzie, co pasują w trzeciej rundzie? O, prawie co gierkę, nie? Ja jak, na jakiej konsoli pykam FIFKę? Ja w sumie pykam na PC-cie. Akurat FIFA. Okej. Nie ma tego, dobra, to muszę... Znowu, ja to przetasowałem, stary, i dostałem ten sam chłam. The fuck? Dobra, przynajmniej ty jesteś. No dobra, niech będzie, nie? Chyba. Kurde. Ale to bez wysłannika morskiego mogę być. No lipa. I pewnie dostanę ten sztorm, nie? Skeligijski. No kurwa mać. Każdym razem jebanem. Coś musi pójść, nie tak? To był jedyny specjal dla Neckera. Chuj mnie strzeli. Nie no, szukałem tu Aguary, no wiesz, Drakar bojowy albo Demon chociaż. Po prostu świetnie. Próbowałeś NBA 2K w zamienniku do FIFA? Nie, no bo ja nigdy koszykówką się nie interesowałem. Jedyne co to obejrzałem serial ten o Bullsach. Fajny był.
Ostatni taniec się nazywa chyba, nie? To mi się przyjemnie oglądało. A tak to... Jedną koszykówkę, jaką też oglądałem ostatnio, to w serialu The Wire, czyli Prawo ulicy, nie? Po polsku. Oglądaliście? Legendarny serial. Czy chciałbyś spróbować tym Coenem, co grałem z tobą? No może bym chciał. Ale tu wejdzie mu róg. Ja jebie. Patrz, mam ten Storm. I co, nie będę miał Axela na przykład? A jakbym chciał mieć morskiego wysłannika, to bym, nie wiem. Dobra. Aha, jeszcze te chłopaki mi mogą Herncaduch dociągnąć, nie? Szkoda tu deszczu robić, jak tu ten Storm będzie fajny. To co, już mam go zrobić i zaraz z dekretu grać wysłannika? Żeby się coś chociaż powzmacniał, nie? Może nie zejdzie na hita od czegoś tam. Dodam tu trochę pikanterii, albo trochę syren. Z tyłu też zrobię, jakbym miał deszczyk tam już jakiś kapać. Szkoda, że już koniec tego Stormu, nie? Jest mega lepiej w NBA, tak? A, zakazany, no tak. No dobra, ale przynajmniej coś tam było, no. Spider byku, dzięki. Siemanko. Dobry wieczór. Dobry wieczór, szufla, maestro, piąteczka za piątaka. Już dopisujemy cyka Spider. Dzisiaj mamy przedłużańca, wiesz? Polipka. Wenger flat? What the fuck is this piece of shit? No nie wiem, i teraz co? Muszę już grać chyba Nekera, nie? Nekera, takiego średniego. No bo boję się, że mi jednorożce dociągną autentycznie, wiesz, Herncaduch i będzie totalny przypał, nie? Czekaj, co ten Neker da? Pewnie niedźwiadka. A, okej. Okay. To w sumie sponio. Lepsza jedna prawa ręka niż dwie lewe. Nie naciskałem go, bo ja bym chciał nim obić kelpi, a potem go uleczyć, a wolę, żeby na kwatermistrzu się skupił niż na kelpi. Masz niewymienne? Ja też mam niewymienny praktycznie team w Ultimate'cie. Aha, już idzie z tym, czyli Fukusję zagra. To Fukusję do na bliskie zagra statek i deszczyk mi dobije Kelpiego. Szkoda. Co nie? No już, zobacz. Jaki świtu. A fajny punkt by jeszcze Kelpi robił. Dwa co turę by mi robił. To leci na żywo, to się kamry już. To fakt. To jest na żywca, zapytaj czatowników. No serio, nie ściemniam. Nie za... Przeżył Kelpi. Nie chciał, czemu? Znaczy dobra, nie? Fajnie w sumie.
Jest, Axel, Axel! To ty? Opuść, to ty? Axel, to ty? Axel, Axel! Excel. Wey. Nie no, brawa dla jednorożców. Dobra robota, patrzcie jak tutaj, jakie koniki koło siebie. Szkoda, że nie mam premium tych. Ale ładny tercet. Trzech muszkiety jednorożców. Trzech muszkiety rożowców. Czy coś tam. A zabił w końcu Kelpie. O dobra. Ty, może sobie zagram Kelpie z Fukushi teraz. Na daleki. Łe. Co będzie lepszego? Drogi kolego. Wiesz, deszczyk tutaj pod mentora szkoły niedźwiedzia. Bratku. To dodamy teraz na daleki chyba. Tam jest, tam nie ma zranionych jednostek, więc łatwiej deszcz je porani, nie? Oczywiście cały deszcz się spełni, ale... No co mogę lepszego zrobić? No chyba, że wysłanniczkę morską może. Tak? Mogę morską wysłanniczkę, myślicie? No co ci heca? Nie no, chyba spoko. Hyp, 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 chyba. Nie no, nie! Jeb w mordę. No to ona by padła od razu na hita z takiego ostrza. A w sumie deszczu było tyle samo. To na jedno kompletnie chyba wyszło, nie? Chociaż nie, bo Kelpie wzmocnił tutaj jakoś fokusy trochę jeszcze. Dobra, nie wchodzi jakoś kozacko, ale zawsze coś. Fuck, i teraz jakbym zachował kompas, to Kambi bym go robił. To nie fair. Bratku. Jeb, jeszcze w pancerz. Dobra. Czy robi to flaminka? O to jest pytanie. A. O co ja pytam, kurwa, chłopie. Baby, baby. Yes, sir. No bo... Wiesz, co ja mam tu do gadania? A czemu lipa nie ma ciebie? Wojciech? A czy myślę, że... A mam kategorię Just Chatting, kurwa? What the fuck, man? Nie mam Just Chatting. Nie, bo dałem na przerwę, jak poszedłem Just Chatting. O, lipkę. Ojojoj. Świątynia Melepety. To będzie straszne. Oh man, god damn. A ja co, jak gramy z Tomciem właśnie? Strach jest. To tak od godziny było z tą kategorią? Aha. To dzięki za ten, za zwrócenie uwagi, kochani. To tak, my tylko sobie Just Chatting robiliśmy, tak? Just Chat. No w sumie... Kurwa, poniekąd. Przeważnie Gwint faktycznie tłem jest tu, nie?
No może nie w tym sezonie, jak się starałem coś tam pograć na poważnie. Teraz wyszło na to, że też będę próbował i to jeszcze wyżej wejść. Nie, to jest generator mutantów na szczęście, jest. To to nie jest to aż tak greedy wersja chyba. To z tym chyba mam szansę. Chyba ta. Bo ta greedy wersja, ja tu wiesz, nie mam kontroli, nie? Naprawdę, praktycznie, no jest blokada. Kurwa, w sumie jest Aguara tu, to o czym ja mówię? A to musiałbym jeszcze coś na obrońcy mieć wtedy, a na obrońcy to ja nic nie miałem. Sir Baron. Sir Lancelot. Mój panie. No i to będzie grane w... Aha, no tam jest Grift chyba, to jest... Co to stare jest? Wszędzie krew! Adrin! Źle napisałeś, jak chciałeś komendę, panie kierownik, zobaczyć. Mamona, mamona. Jaki kombos, ty. Umówiliście się, kurwa, chłopaki? A potem... Mamona, mamona. The fuck was the hey? Ale nie wystarcza i nic. What the hey? Mamona, mamona. Oooo. Dałyby się dwie wiewiórki na takie okazje, co? Bratku. Bratku, miam. Nie wiem, one romanty czy deson? Co byście wygnali? Co byście wygnali? One romanty czy deson? Czatownicy z piwnicy? Albo nie z piwnicy? Wiesz? Wiesz? Ja ci dam rybi oddech, ty pieprzu ty! Chyba desant, jednak. Kurwa. Ciężki rozkminek. Proszę, głosowanie. Ile jeszcze potrwa ta runda? Minutę potrwa, potrwa. Zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie. Sądy uliczne. Desant, jeden głos. Dalej, dalej. Jedziemy w chuj. A jaki plan na noc? Wiesz co? Kurde. Tam na no. Oj, oj, oj.
No lepiej, lepiej Olzu nie pytaj, nie? Kurde, plan na noc? Oj, oj, o, o. Dobra, Desant wygrywa. Desant leci na łeb, jeb. Co się kurwa nie odkleja, jest... Jest za późno, bratku. Bratku mnie. Jakie się nie odkleje, chłopie? Wiesz, że jestem kurwa odlepiony jak plaster? Naród przemówił. Mi wyszło dzisiaj, że się podkochuję w Beziu, więc... Ale... Więc ja już inną komendę może użyję. Liś. Captain Kenek! Captain Kenek. To chyba jeszcze jakiś hosta od tego, co Q-Sent dał. Captain Kenek. Tak brzmi przynajmniej. Jakiś drunkstream w nocy powinien być. Wiesz kiedy? Drunkstream był stary 2 tygodnie temu. Tak? Kiedy był drunkstream? Kto pamięta? 3 tygodnie temu był drunkstream. Drunkstream był 3 tygodnie temu. Co za dużo to nie zrobił. Fanfic już piszesz. Ja wiem, że memy ci idą dobrze, ale... Nie no, błagam, tylko... Tylko nie fanfiku, ja z Beziem. Twój sąsiad łoi codziennie? Aha. Nie, ja miałem takie delikatne jakieś przymiarki, czy wiesz, podchody, czy lekkie propozycje ku temu, aby zrobić z wami jeszcze ostatni trening przed przedłużańcem. Właśnie przed, przepraszam, zlotem, nie? Bo te drunk streamy nazywałem z treningami przed zlotem. No miałem taki pomysł, żeby zrobić za tydzień, nie? Taki ostateczny. Ostatni trening, nie? Czemu niestety to ci się nie podobało? Bo co, bo zdjęcia pokazywałem śmieszne z młodości? Albo zdjęcia jak w śmiesznych sytuacjach się znajduje? No dobra, dla niektórych śmieszne, dla niektórych koszmarne, no. Olzu nie mogła spać potem. Prześladowałem ją po nocy, bo była jedna fotka jak... A może zresztą... To było na drunkstreamie, zostaje na drunkstreamie. Nie, nie rób proszę tego fanfiku. Kurwa, i mnie przebije punktem chyba jak pisz, nie? Jaki leż? Co za świntuch, stary. Przebija mnie tym punktem, nie? Nie, no nie odpuszczę tego. Ja wiem, że jego Dijkstra będzie potężny, no ale to dlatego muszę jego Dijkstra wyciągnąć w R2. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Nie wiem, trochę się cykam grać kompas. Ale mam Nekera na ręce, więc nie może być największej tragedii, chyba że mi się wyświetli tam Hernkaduch, nie? No to będzie lipa akurat. Ale każda inna karta, no może jeszcze Flaminka by była mizerna. Chuj, wiesz co, zrobię ten sztorm, nie? Normalnie robię ten sztorm. Jeszcze do tego tak zrobię, o. Chociaż to w sumie nie miało sensu. Serio. Nieważne. Elfy mają najbardziej zjebaną kartę do... No, jest ten napad. No jest mocny niestety czasami. Z chłopakami. Zakazane miłość streamera, from enemies to lovers. No wszystkie mamy. No wszystko mamy, żeby było hitem na miarę 50 twarzy. Proszę nie. Nie każ mi tego czytać. Dzisiaj wpadłem na podwójnego Vana i potrójną Verno. A ja jakoś na te elfy nie trafiam szczególnie. Byki też ze mną nie grały tymi elfami na rankedach. A mam jeden deczek fajny. O, jest Anseis chociaż. Anseis wyciągnięty jest. Chuj, no zawsze coś, nie? Zawsze coś, co mogę powiedzieć. Nie jest to Dijkstra, co prawda, ale... Przynajmniej tyle, nie? Ale Dijkstra będzie nabity.
Gadem. A, takie karty bym dostał, czyli byłaby tam flaminka. Czyli dobrze, że nie zagrałem kompasu. Ja teraz pytanie, czy to będzie grał. Tak to bym zostawił tego niedźwiadka nieszczęsnego. Ale... Cholera jasna, nie wiem, ty. Dobra, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Jestem przygotowany na każdą ewentualność. Chyba. Więc oczymy to. Jakie były gadki, tematy? Jeszcze zanim zaczęliśmy omawiać tutaj fanfic. Chyba, że jakbyś to napisała i Paweł Opydo omówiłby to w złych książkach, wtedy bym dał zielone światło. Ale szkoda, że Paweł Opydo już tego nie robi. Oglądaliście się typa? Jakie pytanie, Olzu? No właśnie, no. Ja nie wiem, o co chodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć bestii aż mam. To flaminką go przebijam i flaminkę sobie zagram z Fukushi, o. Tak? Co wy na to? Baby. A, w nocy co robimy? No właśnie. No śpimy. Co w nocy się śpi, kurde, nie wiesz? O, widzisz, nawet Mad Max to podziela moje zdanie. Strzała, Michał Pasik, strzała. A gdzie lecisz już? Gdzie lecisz? Strzała. Trzymaj się. W nocy, kurde, a co byś... Nie wiem, a co byś chciała, no? Jestem otwarty na propozycje, sugestie. Dobranoc by nie. Ale jeszcze nie ma nocy. Ty czemu już idziesz? O tej porze to bobasy idą spać, nie? My już nie jesteśmy dziećmi. To już nie te lata. Teraz trzeba siedzieć, kurwa, do... W tym przypadku do 13, ale... W waszym to nie wiem tam, ile wytrzymacie. Ale teraz jeszcze nie... A nie wiem, no jakieś wormsy, Olzu? Jakieś fasolki? Fasolki. Dopiero z pracy wychodzisz. Oh man, goddamn. Erland z Larvik. Na gościu chce 2-0 zrobić. Fuck. No to co, Necker? Chyba wjeżdża. Się wjeżdża. Ta? Necker wjeżdża? No. Nienawidzę tego, kurwa. O, trafił, dobra. Jeny. Jak to się trzeba coś naklikać i spieszyć. Ale dobrze, wszystko wyszło, tak jak miał być. Sorry, że ten... bo się tu zagadaliśmy. Nie no... No to co robimy, Olzu, no? Ten, wormsy, nie? Wormsy będą spoko chyba. Ale tak w nocy, bo ja dzisiaj powiedziałem tutaj chłopakom i w ogóle że dzisiaj gwintujemy dłużej niż zwykle, no. To nie wiem. Może tak być, czy co? Nie wiem. Bo nowy sezon, kurde, wiesz, no. Byśmy pogwintowali. Kalambury też mogą być.
Michal Pasiks, 5 zł. Pozdrawiam ciepło. Cieplutkie pozdrowienia również ode mnie, chociaż trochę deszczowe. Tak w konwencji deku, którym gramy. Ale oczywiście, 34 metry. Pozdrawiam serdecznie, byku. Dziękuję ci bardzo, Subik, za piątaka piona. Za donację. Kurwa. No, byczku. Już dopisuję, wiesz? I tak samo cyka Speedera nie dopisałem jeszcze. To mamy 13 godzin 30 minut do liczonego czasu gry. Na następnego streama. Ile, kurwa? To jest jakiś jebany rekord, nie? Oh man, goddamn. To niepojęte jest, to niepojęte. Zakazany rytuał Moshcrafta? Gdzie? Słucham! Kalambury? Chyba, że chcesz grać w Yes, Your Grace. No to na opowiedz, co to za gierka. To nie wiem, nic mi to nie mówi. Za bardzo. Chłop tu kurwa z draugiem wyleciał w ogóle, ty. Jest grubo, nie? Chłop z draugiem śmiga. Zrałk, normalnie ty. Co? Co tu jest grane? Dobra, no 2-0 mnie nie zrobił. Chyba. Nie no. Hyp, chyba. Nie no, gdzie tam, patrz. Raz. Dwa. Hop. Jutro będę pił miód z psotkami. Przedłużonego bez limitu 24H? No ale to mówię ci, to jest taki limit, wiesz, dla wiesz, sprawnego dorosłego człowieka, sprawnego fizycznie, mentalnie to już podlega dyskusji, ale wiesz, no takiego jak ja. No i po prostu myślę, że to by się mogło źle skończyć, jakbym miał siedzieć bez przerwy, wiesz, 40 godzin, 20, po 24 godzinach już, wiesz, troszkę inaczej się widzi świat, że tak powiem. No musiało być ze spaniem, ale to nie wiem, co to by było kurwa fajne wtedy. Przedłużany bez limitu 24, myślę, że kurwa, nie wiem. Dobra. No gram mentora słabego, ale cóż. Nie zeszkodzi. Odrin! Patrzcie, kto przyszedł, kto, patrzcie, kto z jaskini wyszedł, ty. Odrin! Jest, przyszedł, brawo. Ty myślicie, że on tego Dijkstrę gra tu? I ja muszę zachować Aguarę? Odrin! Hej, Odrin z jaskini. Na streama przedłużonego wstał. Nice. A. Aha. Well. Dziecko.
Wiecie co, zagram z kompasu? Kurwa, w sumie mogłem Kambi grać. Ty, mogłem Kambi grać. Okej. Patrzcie na to, nie? Ej, ile flaminka zrobi? Flaminika. Ja stawiam, że około 3000 punktów. 22. Troszkę się pomyliłem, ale też dużo, nie? Też sporo, co? Dobra, lecimy, bratku. Raz, dwa. Liście ojcowskie są wypłacane. Gracjan? Co to jest za Gracjan? Nie, Gracie. Aha. Proszę. Ta dwójka na końcu? Okej, w sumie. Może być. Chyba. Nie, muszę mieć ten... Chociaż dociągnę Nekera, będzie wszystko, tak? Nie, ja co to... Ja chcę mieć Herncadów na spodzie i tyle. Nie interesuje mnie to. To jest to, Fara. Taki mózgotrzep tak zwany. W ogóle kilka takich z rzędu było podobnych, nie? To cała playlista jest. To co kiedyś mi Wiku zrobił. Wojtas, dzięki ci bratku za subika, wariacie. 2 miesiące, srebrny byczek, ładnie się prezentuje. Wojtas Onyx Szefito. Już tu dopisuje. Już tu stary dopisuje. Siemano. Jak to 2 suby się stały? Kiedy? 2 suby się stały? Prime Gaming! Prime Gaming! Nie, no Prime Gaming to jest to, no za darmo można subika dać jakiemuś pato streamerowi kwintowemu. Kurde, sponio! Bardzo dziękuję za wspieranie już od tutaj drugi miesiąc, Wojtas. Fajny byczek srebrny. Fituje do okularsów z emotki, którą zapodałeś. Także wszystko się zgadza. Tak. Uczci wielkiej pani, której sile tylko jejże głód dorównuje. Nawet więcej troszkę Wojtas z tego leci, wiesz? Także tym lepiej. Ekstra. No nie wiem, bo tam były jakieś propozycje, żeby na odpowiedni cel subów, nie wiem, zapuszczać włosy. No brody nie będziemy golić, na pewno, nie? Nie chcecie tego, ja też tego kurwa nie chcę. Proste metody przynoszą. Pamiętacie jak byłem taki bezbrodniś? Siemanko, to Zodek? Od Moshcrafta, grał nim dzisiaj i wbił nim 4. miejsce na świecie, na pro ranku. Proszę, podsyłam ci. Nic w zasadzie w nim nie zmieniałem. Wyglądasz 20 lat młodziej. O kurwa, jak nie mam brody, to wyglądam na 5 lat? Ej, kurwa, super. 20? Jeb. Nie, to rzeczywiście, to ja się nie obcinę, bo by mi... Nie sprzedawaliby mi, wiesz... Jakieś tam... A, nie, na zlot nie kupiłbym wtedy asortymentu, jakbym... Nie, to ja nie mogę tak już, no... Masz rację, bratku. 25 lat? No jeszcze nie, we wrześniu, nie? Młoda dupa jestem.
Nie wiem, no, no dobra. mogę być młoda dupa, nie? No spoko, tak, no. Nie wiem, nie oceniam. Może tak faktycznie, nie wiem. Niektórzy to już... Nie wiem, jakoś wiek chyba nie działa tak naprawdę. To jest jednak... Może działa, ale tak wiesz, po 50 coś. Tak mi się wydaje, nie? No to zależy, jak się prowadzi człowiek i tak dalej, nie? Jak mu się szybko ciało starzeje i umysł, wiadomo. A na przykład mój tata miał 45, nie? To mówił, że... Nie wiem, czuję się tak samo, jakbym miał 20 parę. I co roku nie zmieniało się nic pod względem tym, nie? Cały czas się czuł na 20 parę i tyle. Więc... No nie wiem. Ten wiek to jest jakaś ściema, to nie działa. Dopiero po 50 myślę, że... no... Może działać faktycznie. No tak to, jakiś pic na wodę. No ja wiem, ale nie, bo wy, kurwa... Baldero, rok młodszy od mnie, czuję się staro. Nie. Ja wiem, że ja wyglądam, nie? Ja wiem, że ja wyglądam... starzej. No i co, no? Każdy myśli pewnie, że jestem starszy, nie? Chociaż jak później ogląda chwilę streama i widzi, jak się zachowuje, to zapala mu się lampka. Dobra, nie wiem, czy dalej coś tutaj świrować. To w sumie... Nie, no chyba nie wiem, to wiewiórkę ma rzucić taką. Bo małą tą przewagę ma typ, nie? Ale ja tu też nie mam co rzucać już. Pięściarza? Mam zablokować. Nie, tam będzie co blokować. Ale rzucę tą wiewiórkę tak, o. Nie? No i zobaczymy, co wyrzuci. O! Pies! Jeszcze jest. Dokładnie Joker, widzisz, byku, no. Mam dziwną myśl, ale bym Baldera w garniaku zobaczył z fryzurą fresh? No mam takie foty, nie, ogólnie? Nie jedną, nie dwie. Dobra, pas. Ciri przyszła, wpuszczyłem tu pod koc, bo chciała zmienić pokój. Piesek, wyjątkowo, super, super. Bo się bałem, autentycznie się bałem. Jest to pierwszy stream, gdzie ona jest od deski do deski ze mną. Bo Alicja wyjechała na weekend. Cały stream, więc na razie naprawdę jest super, nie? Jest tak spokojna, ekstra. No dobra, no to co, lecimy dalej. Nie ma nekiera, niedobrze. Ani nie ma drugiego jednorożca, też niedobrze. Harfra mała jest za to. Okej, okay, Znaker. O, tego nie gra! Ale psikus! Trzeba by zostawić, nie? Ale ja... Kurde, że on... Myślałem, że będzie to grał. Kurde, ten dzik jest taki fajny. Lubię go. Autentycznie w tym deku. No co najmniej dychę robi i zawsze, nie? A to jest 6 prowizji, więc... Nie wiem, bratku. Bratku, miam! No ale muszę go wyrzucić. Niestety. Padłeś tylko suba dać, o 5 w tej. Jedziesz do Francji na wycieczkę? No to ekstra, stary. No to trzymaj się, byku. Do miłego wyjazdu jutro. Na razie. Dzięki bardzo za subika jeszcze raz. Wojtaz. Cze Wojtas, powodzenie jutro na wycieczce, baw się dobrze. A
to co ty robisz z tymi stawami, mistrzunek? Co ty, gdzie tak hasasz? Widziałem Mati ten deks. Jest dwiema wędrami. Możemy zrobić przegląd. Ale nie, no to na przedłużańca był content chyba. Znaczy na drunk streama. Bo robiliśmy, wiecie, przegląd normalnie. Fotek. Serio. Takich jakichś starych. I to nawet było chyba zabawne. Znaczy nie dla wszystkich, bo Olzu mówi, że... Balder na streamie siada w garniaku przed kamerką. Oficjalnym tonem oznajmia: dżentelmeni, dzisiaj będziemy ogrywać kulturalną... Że co, że ja nie potrafię być dżentelmenem? Że co, że nie potrafię sobie wyobrazić? Kurwa, owszem, że potrafię. Silver play. Śmiałem się. Jeszcze... Balder na kiblu? Aj, wiecie co, naprawdę. Ale to nie ja robiłem, ktoś mi... Boże... S'il vous plaît, bonjour madame, bonjour monsieur. Ça passe en son coup de main. Aha! To niezłe karty mam. Co ja mam zagrać? What the hell? W sumie... No chyba muszę tego, nie? Nekera. Taki średni ten Neker, ale... Dosyć proaktywny trochę chyba. Dobry Necker nie jest zły. Słyszałem, że są takie powiedzenia. Nie znacie? Dobry wieczór, Polsko! Belweder! Siema. Belwi. Bejku. Siema, Belweder. Belweder z DJ-em. No, w weekendy. Jak tam w ten weekend było? Było coś? Patrz jak leci no unitowo, chamisko. No, widzisz go. Sakra ty. No, powiem szczerze, że... Nie podoba mi się to. Co ja mam grać? Ty? No chyba nie będę już grał flaminki. No chyba, chyba że będę, kurwa. Sześć, siedem, osiem. Wow, za dwie dychy wchodzi. Dobra, gram ją, stary, bo nie wiem co. Szkoda trochę, nie? RCAPPY9 Kapi! 20 zł. Siemaneczko mistrzuniu. Hej wszystkim. Siema mistrzu, maestro, grand maestro. Dziękuję ci bardzo, donacje Kapi Żółwik. Siema stary. Jak chcesz deczek fajny, to mogę chyba ten polecić, bo pisałeś mi dzisiaj, nie? Łap link, ja na razie mam serię 4 zwycięstw na proranku tym. A wiesz, gram z tymi top 500, nie? Głównie. Więc działa chyba, no na pewno zresztą. Dziwne, ale działa. Bez kitu. Bez pitu. Arr. Siema. Kwaśny kwachu. Zasady bez spacji. Od jutra jedziemy, skończyłem już robienie playlist. Okej, Belweder od jutra DJ Degres. Takie masz nazwę? DJ Degres.
Fajnie. Digi Degres. To nie żaden regres. Autokorekta ci wjebała tam spację? Pojebana autokorekta. Strasznie dziwne. Było tego. What the hell? Hell nah. Nie wiem, co mam grać, byku. Z tej strony kolega byku. Bez kitu. Ho ho. Tak zrobię. Babyn. Belvedere 123, 20 zł. Do bólu. Belvedere, lecimy. Tak jak mówisz, wjeżdżamy tutaj na pełnej. Nie wiem, czy widzisz, Belvedere, ile już jest doliczonego czasu gry, nie? Normalnie więcej niż na mundialu w Katarze. Dzisiaj zostało doliczonych minut. Czas dodatkowy aktualny? No tak, no przecież dodajemy, tak? Już dodaję właśnie od Kapiego, już wjeżdżamy tutaj z od Belvedrosa. No i co, no? Wychodzi nam plus 40, tak? Czyli 14 godzin. 14 i 20 minut. Ups. Kurwa, ile? Oj, pilni bardzo, bardzo pilni uczniowie. Zukapi, kurwa, najpilniejsi, nie? Słuchaj. God damn. DJ Aro, wersja 5.4. Dobry wieczór, Polsko, to gra DJ Degres. A Monik to DJ Aro, wersja 5.4. Dobry. Ej, co, tutaj poleci Graden? To ja czekam na niego i wtedy wjeżdżam fokusją we Flaminikę znowu. Chyba. Dobrze, nie wiem. Do lipa, bo ten sztorm jest pusty. Nie podoba mi się to. Jeb, ile to jest punktów, stary, w tym deku. Patrzcie to, nie? I znów kolejne giganty wjeżdżają na planszę. Ja wczoraj tym deczkiem skanął 2-4. Jakbym wiedział, że takie cudeńko mi wpadnie w ręce, to bym nagrał wczoraj, nie? Ale, że tak powiem, no dzisiaj nie mam kiedy nagrać. Dzisiaj na żywo jest dek, nie? Robiony. Jak tam talie nowe, ile grałeś? No kilka. Kilka na pewno. Tak dokładnie to... No stuzin. Nie no. No wiesz, elfy ogrywałem. Na przykład. Elfy...